Dzisiaj kolejna spółeczka wchodzi, amerykańska spółka Activision Blizzard. Założona w 2008 roku, zajmuje się grami komputerowymi oraz na konsoli. Ma pod sobą takie hity m.in. jak Warcraft 3, Diablo 2, 3 czy World of Warcraft, grę MMO. Oczywiście jest też Call of Duty, super strzelanka. Hitów jest bardzo dużo, można byłoby wymieniać nieskończoność. Mamy też karciankę Hearthstone. Generalnie spółka została założona z dwóch firm, Activision i Blizzard. Założona w 2008 roku. Między innymi warto odnotować, że zajmuje się grami, ale pojawił się też nowy trend, tak zwany gry mobilne. I tak na podstawie drugiego kwartału 2022 roku można tu zauważyć, że dochód z gier mobilnych stanowi 50%. Stopniowo się to wszystko zmienia. I co ciekawe, to nie jest dochód z takich gier jak Diablo, Immortal czy Call of Duty Mobile, ale z Candy Crush i Farm Heroes. Więc stopniowo może być tak, że coraz więcej gier mobilnych będzie się pojawiało, ze względu na to, że Activision Blizzard jest łasny na pieniądze, na pewno będzie chciał iść tą drogą. Za bardzo nie będą zadowoleni gracze takich dużych hitów na komputer czy konsolę, ale już za rogiem pojawia się kolejny hit, Diablo 4 w połowie tego roku, 2023 roku, wyjdzie gra hack and slash, hit, na który wszyscy czekają. Osobiście uważam, że Activision Blizzard jest jedną z najlepszych spółek, jeżeli chodzi o gry komputerowe, ze względu na to, że jest spółką dywidendową, chociaż ta dywidenda jest niska, ale stopniowo zwiększa się z roku na rok. Jest spółką stabilną. Ma też oczywiście wady. Jeżeli chodzi o internet, no to pojawiło się dużo afer związanych z Activision Blizzard. Między innymi afery okołoseksualne. Wewnątrz firmy były różne starcia. Głównym zarządem, który oskarża Activision Blizzard, jest stan Kalifornia, jeżeli chodzi o te sprawy. Activision Blizzard w 2022 roku, początkiem stycznia, został przejęty przez Microsoft, co powoduje, że Microsoft wchodzi w sektor gier coraz bardziej. Po drugiej stronie oczywiście są organizacje, które są przeciwko połączenia w ogóle Activision Blizzard z Microsoftem, między innymi zaczynając od Unii Europejskiej, która boi się, że Microsoft będzie miał monopol, jeżeli chodzi o gry, a następnie różne organizacje ze Stanów Zjednoczonych i konkurent Microsoftu, czyli Sony. Sony między innymi boi się, że straci licencję na Call of Duty, gdzie Call of Duty ogólnie stanowi duży dochód dla Sony, jest wielkim hitem na konsolę PlayStation i tu jest troszkę zagrożenie z tej strony. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. I tak przejdziemy sobie do wskaźników, między innymi tutaj mamy dividend yield 0,62%. No nie jest to jakoś dużo, ale z drugiej strony, tutaj jak przejdziemy sobie na dywidendy mamy co roku wzrasta. Nie jest to jakieś gwałtowne, około 10%. Teraz tutaj sobie popatrzymy na wskaźniki i tak dividend growth 5-letnie 9,39%. Prawie jest 10, 0 punktów
oceniamy sprawiedliwie. Altman Z Score 3 to jest bezpiecznie, spółka to jest 6,18, czyli spółka, można powiedzieć, że w ogóle nie jest zadłużona. Bardzo dobrze tutaj stoi. I dywidend yield 0,62, 0 punktu, ze względu na to, że chcemy około 2%. ROE 8,25%. Chcemy, żeby to było 20, jest 8,25, 0 punktów i w sumie mamy 2 punkty. Activision Blizzard, jak tak porównamy na przykład do CD Projekt. CD Projekt jest mniejszą spółką, ale też ma wiele hitów. Nie jest spółką typowo dywidendową ze względu na to, że nie płaci tej dywidendy zbyt często. W sumie 2-3 razy zapłaciło dywidendę w przedziale czasowym co 2 lata. A tutaj Activision robi to co roku systematycznie, więc tu jest duży plus. Oczywiście to, co tutaj wszystko jest mówione, to nie jest porada inwestycyjna. Najlepiej samemu zrobić research, w ogóle sprawdzić tą spółkę, popatrzeć na materiały w internecie, czy to są filmowe, czy tekstowe, wejść na stronę internetową, samodzielnie podjąć decyzję inwestycyjną. I tak to wygląda. Z mojej strony to wszystko. Żegnam. Shaolin.